Dzień dobry! Ze środka Pacyfiku, który rączo przemierzamy naszym koniem... psem! Pitu, pitu, skok, pitu. Fish are friend, no food, not food. Tak było w którejś kreskówek Vincenta. W tej... Fish are friends, not food. Ojejku, w czym to było? Fish are friends, not food. W Nemo! Food. Nie, w Nemo? Nie, w Shark Tale. W Shark Tale. My dopiero zaczynamy łowić za kilka dni. Ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zacznie nam się kończyć zapasik proteinki w lodówce. Znaczy nie, ja chcę zacząć łowić w momencie, kiedy... Heniu pozdrawia, tak a propos. Heniu mówi, do wiatru 122 stopnie. Ja chcę zacząć łowić w momencie, kiedy będę miał troszeczkę więcej miejsca w zamrażarce. Zresztą, tak żeby was szybko wprowadzić, my łowimy tylko na takiej zasadzie, że zarzucamy wędkę, jak coś wyciągniemy, to później przez kilka dni nie łowimy, bo zjadamy tą rybkę, umówmy nie łowimy się na zapas. Umówmy się, kochanie. Złowiliśmy jedną rybę przez te 6 lat pływania prawie. Dobra, ale dwie. Jak ja to wspominam, słuchaj, jak ja to wspominam. Więcej ryb Michał w nas rzucił niż nie, my Michał rzucił nas jedną rybą. No, czyli jest jeden do jednego. Jedna mi się zerwała. No, ale nie zjadłeś jej. Ale mi się zerwała, ale ją złapałem. Znaczy, na wędkę. Znaczy, na haczyk. Ale się zerwała i pojechała z haczykiem. Biedna. Będzie z takim... Ale ja tego tuńczyka będę wspominać, pływać. Słuchaj, on mi rośnie non-stop. Ręce cię bolą już od pokazywania. Ojejku, strasznie. Także umówmy się, że łowimy jak musimy, a rzadko musimy. Myślę, że teraz jak płyniemy przez ten Pacyfik i obiadków mamy trochę przygotowanych, to będziemy łowić w ostatnim tygodniu może. Kaśka, ale nie o tym. Ale o tym właśnie, o rybkach. Nie o tym. Ja nie chcę o rybkach tym. Dzisiaj o rybkach, powiedzieć. Ale nie o tym, czy łowimy, czy nie. Właśnie tylko... o tym, że łowimy. Aha, no to mów. Owszem, zjadamy ryby. Nie jesteśmy niestety wegetarianami. Ja byłam kiedyś i żałuję, że nie mogę być, ale no, nie mamy tyle miejsca ani w lodówkach, ani w nauce, żeby kochanie, mieć... Vincent będzie ci bardzo wdzięczny, jak zrezygnujesz ze swoich schabowych. No tak, ale ja wtedy umrę z głodu. Nie, będziesz jadła ziemniaki i ryż. O, no tak, brawo. Świetnie, to daleko zajadę, jak będę jadła ziemniaki i ryż. Ale nie o tym, tak jak to mówimy, tylko o rybkach, o tym, jak mało jest rybek i ja dzisiaj trochę na poważnie, bo ja tak sobie płynę i siedzę sobie na tej wachcie i patrzę sobie na tą przepiękną atramentową wodę, który taki kolor to jest tylko na pełnym oceanie i to jest dość niesamowite. I patrzę sobie, jak mało ryb latających jest w porównaniu z tym, co było jakieś tam 15-18 lat temu, jak pierwszy raz przez ocean płynęłam. I jest to smutne dla mnie. Ale ja myślę, ja nie wiem, czy to nie jest specyfika tego oceanu, bo, nie, bo na Atlantyku i na Karaibskim było dużo tych latających ryb. Już wtedy, jak płynęliśmy z naszym psem, jak płynęliśmy przez Atlantyk, to już wtedy zauważyłam, że nie ma takich ilości jak za pierwszym razem, jak szliśmy. Ci powiem, że to jest dla mnie smutne, bo ja wtedy nie mogłam się przestać gapić na te ryby, bo to były wręcz murmuracje tych ryb tam fruwających nad falami. Nie mówiąc o ilościach, które z pokładu zbieraliśmy wtedy, Marcin. To prawda, nieporównywalne po z tym, co... Po niecałym tygodniu płynięcia zebraliśmy jedną latającą rybę i jedną kałamarnicę. I to wszystko. Właśnie, przy czym, kurczę, jak się czyści kałamarnica z żelkotu, który jest zażarty przez słoneczko, to jeszcze nie wiem. No ale dobra, to jest temat poboczny. Uwaga, uwaga, słowo na niedzielę. Autopromocja. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, możecie nam pomóc. Komentujcie na Facebooku, na Instagramie, lajkujcie, udostępniajcie, niech idzie pod strzechy. A jeżeli macie możliwość dorzucić kilka złotych, zostańcie naszym patronem lub też matroną. Na patronite.pl, bo nie ma jeszcze matronite.pl. W opisie każdego odcinka znajdziecie informacje, jak to zrobić. Koniec autopromocji. Bum. Prawda jest taka, że kurczę, tych ryb jest coraz mniej i jak nasz kolega płynął przy Galapagos kilka miesięcy temu, napisał o tym, że wokół Galapagos wianuszkiem rozłożone są kutry chińskie ze statkami przetwórniami. To są praktycznie miasta na oceanie, ludzie, którzy nie schodzą latami z tych statków. Praktycznie dowożą ryby do przetwórni i z przetwórni pływają statki na ląd, które zabierają
zabierają je do dalszego, do dystrybucji. I tego jest potworne ilości. To było i przy Karaibach też, jak się pływało dalej od brzegu troszeczkę, były i statki japońskie, i statki, no chińskich na Karaibach nie było, ale japońskie widzieliśmy. Jedne z tych Ishin, Ushu, Maru, któryś z tych, co łowią, brzydko łowią, bo łowią i wieloryby, i łowią odkurzaczami z dna morskiego, zbierają wszystko jak leci. Znaczy ja myślę, że trzeba jasno przykre, powiedzieć, że przełowienie oceanów jest faktem i to, no, że tych ryb jest coraz mniej, jest to fakt. I jak przechodziliśmy pierwszy raz ocean w 2018 roku, czyli NN czasu temu, to tych ryb było zauważalnie więcej. W 2008. W 2008. Później przechodziliśmy w 2018 i na przestrzeni tych 10 lat było zauważalne, że tych ryb było więcej. Wtedy. I no, no mówię. I to jest tak z relacji ludzi, niestety, którzy łowią. To niestety jest news czwartej czy piątej kategorii. Ludzie o tym nie myślą, ale prawda jest taka, że wszyscy mają na to wpływ, co się dzieje. Ale wiesz, dlaczego ludzie o tym nie myślą? No bo to ich nie dotyczy. Im się wydaje, że tego ich nie dotyczy. Ale wiesz dlaczego? Nie. Bo ludzie idą do sklepu i ta ryba jest. No właśnie, ale jest dlatego, że oni ją kupują. Jakby nie kupowali, to w końcu by przestały być te... O, Heniu znowu mówi, Heniu się że... zgadza. Heniu się zgadza. Uwaga, Heniu się zgadza. Heniu dalej płynie dobrym kursem. Trochę mu się wiatr zmienił. Także jakby ludzie nie kupowali, to ostatecznie wszystkie te firmy, które dostarczają, nie miałyby gdzie tego sprzedawać. I myślę, że moc jest w ludziach. Moc ale jest ja myślę, w tym, co ja kupują. Myślę, Kasia, jeszcze jedną rzecz, że konsumpcja ludzi, jeżeli chodzi o ryby, to jest... Konsumpcja ludzi, jeśli chodzi o ryby? Poczekaj, kto kogo zjada? No dobra, nie. Konsumpcja ryb... Jeśli chodzi przez o ludzi. Przez ludzi jest to, ja teraz, to nie jest poparte żadnymi danymi, natomiast według mnie jest to bardzo mały odsetek tego, co jest odławiane. Gro tego, co odławiane, idzie na karmy dla kotów, na karmy dla psy, na mączkę rybną, którą się później stosuje w przemyśle i tak dalej, i na tak dalej. Na mączkę rybną, na paszę generalnie, bo te produkty wykonywane z przemielonej ryby, to nie są tylko zwierzęta domowe, to są wszystkie zwierzęta hodowlane dostają to. Bo to są, wiesz, wysoka proteina i jechane. Także no, ja myślę, że samo to, że ludzie jedzą ryby, to nie jest problem. Ale ja myślę, problemem że... jest przemysł. Ja myślę, Marcin, że jest też problem, że... Widzisz, to jest bardzo skomplikowany temat i rzeczywiście tutaj by trzeba było odesłać tych, którzy są zainteresowani do takich organizacji jak Fundacja Kapitana Paula Watsona, kiedyś Sea Shepherd, teraz Sea Shepherd się sprzedał, więc nie wiem, czy warto od nich brać jakiekolwiek wiadomości, ale jest dużo organizacji, które rzetelnie raportują na temat tego, że odławianie ryb przemysłowe, czyli to komercyjne, nigdy nie jest, jak się mówi, w sustainable. No właśnie, staram się przetłumaczyć to słowo na szybko, ale nie wiem. No, ja też nie wiem, jak powiedzieć, że człowiek z skrótami myśli. No nic. Mam nadzieję, że wszyscy też to zrozumieją, co to znaczy. Generalnie tak samo jak znaczki pod tytułem Uśmiechnięty delfin i żaden delfin nie umarł, podczas gdy zjadasz puszkę z tuńczykiem. To jest gówno prawda i jest pełno dokumentów na ten temat, których jest to zdemaskowane, że to są po prostu certyfikaty kupowane za kasę i o niczym nie świadczą. Ja uważam, że jeżeli ludzie przestaną kupować produkty rybne, po pierwsze, nic złego im się nie stanie, bo można zastąpić sobie wszystko to, co z ryb biorą, innymi produktami. Po drugie, myślę, że spadnie jednak popyt. No ale tak jak mówisz, no niestety istnieje jeszcze ta ciemna strona mocy, czyli te produkty odrybne, czy tam powstałe z ryb, są wykorzystywane w... Myślę, że problem jest na tyle złożony, że wiesz, jeżeli spadnie konsumpcja ryb przez ludzi, to co nie zostanie sprzedane, pójdzie właśnie w przemysł, pójdzie w mączki rybne, karmy i tak dalej.
bo jednak ci ludzie, którzy łowią, wiesz, oni w ten sposób zarabiają. Mówię teraz o zwykłych ludziach, czyli oni muszą utrzymać rodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co dalej. Jak nie muszą, wiesz, co dalej. To znaczy, że to tłumaczy, że robią takie gówniane rzeczy w planecie? Nie, to korporacja robi gówniane rzeczy, bo korporacja jest nastawiona tylko i wyłącznie na zysk. No. Ale co, ludzie, którzy pracują w takich firmach, które to robią, to jest uzasadnione? Że czasami to jest, nie mają wyjścia. W jaki sposób nie masz wyjścia, Marcin? Weź mi powiedz. Ja mam wyjście. Ja mówię o innych ludziach, którzy nie mają wyjścia. No ale Marcin, ludzie, którzy wybierają sobie pracę, to jest, wiesz co, to dla mnie zawsze odwieczny problem. Nie, ale pójdź z innego punktu widzenia. Myślisz, że ci Chińczycy, którzy są po kilkanaście miesięcy na morzu, oni nie, myślę, to że to są niewolnicy. Myślę, że tam jest inny problem jeszcze taki, że ludzie są porywani do tego, żeby pracować na morzu i nie mają jak zejść. No to jest też inna sprawa, to rzeczywiście. Tak, oni nie mają wyjścia specjalnie, to jest prawda. Ach, mówię wam normalnie, ciężki temat, to no, ciężki szybko, temat i ale tak nie będziemy go chyba bardziej rozwijać, do przemyślenia ocean, zostawiamy. I się zastanawia, kurczę, jaki ten świat zostawimy dla Willego Nelsona i Keitha Richardsa, ja nie wiem. No ja wiem, bez tuńczyków. Bez rybek. I to by było na tyle tych ciężkich tematów w pięknym niebieskim oceanie. Do usłyszenia. Tak jest. La, la, la.